która włada zjawiskami atmosferycznymi. Zazwyczaj to jest miany kapelusz, który najpierw porozdzierałam na różne części, potem pomalowałam różnymi farbami akrylowymi różnych barw po prostu. Czepka też jest z lumpek, która jest postrzępiona, też tam jest pomalowana tymi farbami akrylowymi. Potem to jest peleryna, którą też właśnie postrzępiłam nożyczkami, różnymi ostrymi rzeczami. Wykonane z poszywki na poduszki i jakieś różne strzępiłam te rzeczy. Potem spódnica, no zwykła spódnica z obecną. No dobrze, ale proszę powiedzieć o najciekawszym chyba w tym elemencie. No właśnie, to niech Pani opowie, jak w ogóle Pani się za to zabrała? Z czego jest ten stelaż? Bo musiałam znaleźć w ogóle odpowiednie druty, żeby ona się wyginała wystarczająco, bo jeszcze taśmą izolacyjną. Ten stelaż, tak, który jest pod spodem, to też wzięłam takie paski, żeby tak, wszystkie, bo to są zrobione z waty, przyklejone na bikol i pomalowane farbami kolorowymi. No to one są zrobione z gipsów po prostu. A te końcówki tych skrzydeł to jest... Teraz niech jeszcze Pani nam opowie o stopach i o twarzy. Okej, to stopy kupiłam zwykłe buty. Wzięłam druty, które są... Ale jak zwykłe buty? No gdzie tu są zwykłe buty? Znaczy stopy wsunęłam w te buty teraz? Mam wsunięte, bo tutaj są jeszcze bandaże, które właśnie one są też farbowane tam w kawie, herbacie, różnych rzeczach. Włosy, to jest peruka, czy to Pani włosy? Nie, to Pani. Pani, a. No super, to tylko też włosy są rzeczywiście przez przypadek, ale wyglądają świetnie. Zwykłe buty zrobione, buty i tyle, pazury. Czyli Pani po prostu wsunęła tutaj stopy i zawiłanie to zrobiła. Gratuluję, naprawdę bardzo, bardzo dobra praca. Świetna też charakteryzacja. Kapelusz kapitalnie Pani zniszczyła, pomalowała. No wszystko jest tak zrobione, słuchajcie, dopracowane. Fajnie. Pazury. Żeby się Pani jeszcze wróciła. Okej. Okay. Teraz...